bez względu na to, co miało być później, ja osobiście raczej spodziewałem się więzienia kolejnego, a nie, że Polska tak szybko odzyska niepodległość, że to się nam przydarzy, co się zdarzyło w 1989 roku. Ale zobacz, co ci zrobili tam. Początki to były w 1980, a przecież byli tacy, którzy i wcześniej zaczynali. To była niechęć do systemu, który w Polsce obowiązywał, sprzeciw wobec PRL-u, chęć życia w wolności, w wolnym państwie, gdzie panują swobody obywatelskie. Oczywiście to ewoluowało, ta opozycja była początkowo bardzo nieliczna, ale niemniej były ważne nośniki przekazywania informacji. To była Radio Wolna Europa przede wszystkim, ale też inne rozgłośnie zachodnie, z których ci, którzy byli zaangażowani, chętni czegoś się dowiadywali. Więc wiedzieliśmy, że żyjemy w kłamstwie, żyjemy w biedzie, nie jesteśmy suwerenni i wobec tego się buntujemy. I oczywiście byli tacy, co szybko podejmowali decyzje, działania. Dla mnie od dziecka właśnie Radio Wolna Europa była bardzo istotnym nośnikiem owszem przekazów rodzinnych. Tam dowiadywałem się o bieżących działaniach. Jakby przesunąć się do przodu, no to lata 70. powstaje KSS KOR. Ja śledzę te działania przez Radio Wolna Europa, dowiaduję się o nich. W momencie, kiedy pojawia się Solidarność, są strajki, zresztą różne fale strajków, ale jest ten strajk główny, sierpniowy, to nawet z Radia Wolna Europy mam wypisany adres do mieszkania Wiesława Kęcika, który w korze odpowiada za wieś, tak, jeśli tak można strywializować, i bardzo szybko nawiązuję kontakt wtedy z nim. Ponieważ no, wokół mnie gromadzi się też jakaś grupa ludzi, najpierw w Podawie, później w regionie, to jak gdyby pośrednio też te kontakty następują i się rozwijają. Ja teraz pana poproszę o... Myśmy sami nie wierzyli, że aż to tak się uda, ale byliśmy zdeterminowani. Dlaczego wybory były tak szybko po okrągłym stole? W kwietniu się kończy okrągły stół, a już 4 czerwca wybory. Bo nasi przeciwnicy, konkurenci uważali, że my się nie zorganizujemy, że nie mamy szans. No w jaki sposób zepchnięta do podziemia Solidarność, te kilkadziesiąt tysięcy osób działających w różnych miejscach, zrobi potężną kampanię i zrobi wybory, nie mając dostępu tak naprawdę do telewizji, do niczego. No i tu się bardzo pomylili, a myśmy się bardzo tutaj sprawdzili i jesteśmy wdzięczni, bo to poparcie, które było takie wygaśnięte, jak gdyby znów w społeczeństwie się pojawiło i rosło. I teraz proszę sobie wyobrazić, że my 16 powstaje Komitet Obywatelski regionu Solidarność Regionu Konińskiego. Już następnego dnia się nazywa Komitet Wyborczy Solidarność Regionu Konińskiego i ten komitet tworzy 21 osób i dopraszamy jeszcze takie mniejsze grupy, a opozycyjne w jakimś stopniu, przynajmniej jak Polska Organizacja Harcerska, jak Duszpasterstwa Pracownicze w Koninie i w Turku, jak Stowarzyszenie Katyń i Klub Polityczny Ład i Wolność też w Koninie. I w sumie razem to jest 21 osób i podejmujemy działania. 17 już wybieramy kandydatów do Sejmu i do Senatu. Jest taka mobilizacja. I 17 już powstaje pierwszy gminny Komitet Obywatelski Solidarność w Przedczu. 18 w Pyzdrach i jeszcze w jakimś miejscu. Później Sąpolno, Kłodawa. I jak grzyby po deszczu w bardzo krótkim czasie w każdej gminie, z wyjątkiem jednej, w każdej gminie powstaje Komitet Obywatelski Solidarność, w Koninie nawet są dzielnice, w dzielnicach, a nawet powstał Komitet Obywatelski w Sołectwie, w gminie Golina taki był.
Natomiast tej jednej to nie znaczy, że tam z nami nie współpracują, bardzo współpracują na wszystkie zebrania komitetów, a dużo mieliśmy tych zebrań, przyjeżdżają, tylko uznali, że oni nie będą się nazywać Gminny Komitet Obywatelski, tylko nadal pod nazwą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. To była gmina Turek, czyli wszyscy. W Polsce jest podobnie, nie we wszystkich gminach w Polsce, ale w ogromnej większości, w naszym regionie wszędzie. Więc ta mobilizacja i ta sprawność, której sami się dziwiliśmy, dała nam taką możliwość, że zebraliśmy 120 tysięcy podpisów w takim krótkim czasie. 120 tysięcy podpisów. To już dawało nadzieję, że będzie dobry wynik, ale też sobie nie wyobrażaliśmy, że aż tak. Ja to robię pan teraz wpisem, tak z każdego po 7 sztuk i teraz kompletuję. I no to znowu. Ja to proszę, teraz to będę panu płacił. Teraz kompletuję. Oczywiście zbierane było różnie pochodzenie po domach i tak dalej, ale tu trzeba powiedzieć, że Kościół bardzo pomógł. No przecież dwa główne ogniska oporu, takie nie wprost podziemne, gdzie się drukuje gazetki, rozprowadza, no to wiadomo, że to konspiracyjnie, ale takie półjawne czy jawne, no to był Maksymilian Kolbe w Koninie i to był Kościół na Morzysławiu. Więc tam też i te podpisy zbieraliśmy i stamtąd się rozpoczęła ta demonstracja, która nie wiem, czy w Koninie była jakikolwiek, nawet w czasach komunistycznych, tak liczna, jak ona była, bo to było 5-6 tysięcy ludzi, którzy przecież no, nie przez radio, nie przez Facebooka, bo go nie było, nie przez SMS-y, tylko poprzez z ust do ust i poprzez zaproszenie tydzień wcześniej w kościele, tak? Tak się zjawili. Do środka. Dziś nie biją, bądźcie z nami! Dziś nie biją, bądźcie z nami! Polska nasza! Polska nasza! Polska nasza! Polska nasza! Polska nasza! Polska nasza! Chcieliśmy z jednej strony mocno wygrać dla Polski, dla Solidarności, ale z drugiej strony też nie chcieliśmy i to cały czas w latach 80. było obecne, w ogromnej większości, to w Polsce rzadko się zdarza. Odpowiedzialność przed łatwym wyprowadzaniem na przykład ludzi na ulicy, czy stwarzanie niebezpieczeństw, doprowadzenie do tragedii. Przecież w tym okresie Solidarności, kiedy była taka silna, masowa, no też nie było wypadków jakichś ataków, agresji. To był taki ruch w tym sensie, że pokojowy, że się jak gdyby samoograniczał, nie egzekwował czegoś siłą. My to bardzo rozumieliśmy po tych wcześniejszych różnych doświadczeniach. I oczywiście tuż przed 4 czerwca na Wiecach padały też i mocne słowa, w różnych miejscach pewnie różne, ale cały czas mieliśmy świadomość, uważajcie, wchodzicie w odpowiedzialność za naród, za państwo. Trzeba być ostrożnym, ale trzeba umieć też no, wygrać, co jest do wygrania. Raz, dwa, trzy. I proszę stanąć możliwie. Proszę, aby wszyscy przemieszczali się w lewo. Tam jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Serce biło okropnie, przecież nie miałem nigdy okazji przemawiać do takiego dużego tłumu, ale to chyba nie było największym wyzwaniem, tylko no nam bardzo zależało. Nam bardzo zależało nie to na osobistej karierze, żeby tam wejść, wygrać. Myśmy szli jako zespół ludzi, nam bardzo zależało na zmianie w kraju, żeby to się udało. Więc to już powodowało też taki no, ciężar, który człowiek dźwigał, bo
Przecież mogło się nie udać, miało prawo się nie udać. Następny zabierze głos pan Ireneusz Niewiarowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w regionie konińskim. Witam Państwa. Jestem rolnikiem. Reprezentuję wieś konińską, reprezentuję rolników indywidualnych Solidarność. Jeżeli wygram te wybory, będę reprezentować na forum Senatu. Myślę, że jak zobaczycie życiorysy całej naszej czwórki, to myśmy przez te 9 lat w jakiś sposób to udowodnili. Myśmy wyznawali ideały i wyznajemy Solidarności i w różnym okresie to realizowaliśmy. Przez te 9 lat przeszliśmy przez różne represje, przez więzienia i nie wyrzekliśmy się tego, mimo że było wielkie zniechęcenie. I również teraz to obiecamy. Nie przestraszymy się żadnych pogróżek. Przyznajemy doprowadzić do tego, żeby za 4 lata były wolne wybory, gdzie można by było wygrać 100%, nie 35%. W lipcu, czyli no miesiąc po wyborach, zbiera się Senat i taka jest pierwsza debata właśnie wokół samorządu, celowo zamierzona, ponieważ nawet w obozie Solidarności są sprzeciwy. My coraz bardziej poznajemy stan gospodarki i wielu moich kolegów boi się pójścia dalej w reformy, bo po prostu, że to się rozsypie, anarchia i tak dalej. A my chcemy tej reformy i tutaj parasol ochronny daje marszałek Stelmachowski, marszałek Senatu. I Senat, nie pytając się nawet, nie mieliśmy powszechnej zgody nawet w naszym obozie solidarnościowym, uchwala, że tą reformę realizujemy, ją robimy. I przy rządzie Kiszczaka jej by nadal nie było, ale powstaje rząd Mazowieckiego, Mazowiecki-Regulskiego, lidera reformatorów, bierze do rządu i mówi: panie profesorze, dosyć gadania, czas na reformy, robimy reformę samorządową. I to jest potężna zmiana ustrojowa, od podstaw. Więc nasi przeciwnicy ówcześni tego nie chcieli. Regulski opowiadał, że jak szedł na spotkanie klubu PZPR-u, a klub PZPR-u nie zbierał się w Sejmie, tylko w KC PZPR jeszcze wtedy, to miał wrażenie, że się na niego rzucą. Taka była niechęć. No ale udało się przeforsować właśnie dzięki temu zwycięstwu i takie wybiegając już w przód, muszę powiedzieć, że takim dodatkowym, wielkim zwycięstwem naszym w tej i w innych reformach, szczególnie w tej, to było to, że ci, którzy byli przeciwni tej reformie, po roku jej obowiązywania już byli za. Już powszechnie było uznane, że to jest dobra, potrzebna reforma. Oczywiście co do jakichś tam szczegółów się różniliśmy, różnimy, będziemy się różnić, ale była powszechna społeczna i powszechna akceptacja również tych, którzy byli przeciwko. To było też wielkie, wielkie osiągnięcie z wielką korzyścią dla kraju. I w tym słowie Solidarność jest odpowiedź. Solidarnie jako słowo i Solidarność jako organizacja. Stwórzmy otoczkę dla Solidarności, twórzmy stowarzyszenia, partie, o czym tu już była mowa. Stwórzmy tą otoczkę. I wtedy myślę, że razem solidarnie doprowadzimy do tego szczęśliwego końca. Na koniec chcę Państwu życzyć wytrwałości i solidarności w działaniu. I żeby to, co razem wywalczymy, było na miarę Konstytucji 3 maja i żeby było zrealizowane do końca w spokoju. Dziękuję. Możemy spokojnie i śmiało uznać 4 czerwca za dzień, w którym odzyskaliśmy wolność, choć ją trzeba było przecież od tego momentu budować. To był pewien proces, to nie da się w jednym dniu umieścić, ale to tak zawsze było. Jeśli nie zepsujemy tego w najbliższych latach czy dziesięcioleciach, to za 100 lat, za 50 lat to będzie oceniane jako najlepszy moment w polskiej historii. Polacy się wykazali dzielnością, ale przede wszystkim rozumem. Umieli wygrać sprzyjające okoliczności, i te światowe, i te wewnętrzne, i umieli się wznieść ponad nienawiści, bo przecież takie były, żeby działać dla dobra kraju.